urok wreszcie pryzł, możemy w końcu przypieczętować naszą miłość pocałunkiem. To się dzieje naprawdę, bo na próbach nie było całowania. Trochę improwizuję. A dlaczego nie wybuchamy? To kosmos jest i czemu jesteśmy w kosmosie, jak mamy się całować? Pośpiesz się, wszyscy patrzą. 3, 2, 1. Gumball, zróbże coś! Myślę, że Gumball wystarczająco spaprał sprawę. Pogadam z nią jak dziewczyna z dziewczyną. Masami, zajrzyj w swoje serce! Nie jesteś wcale zła! Ej, zostawcie go! Jeśli chce nosić strój do karate, niech nosi! Przynajmniej ma odwagę być sobą! Poza tym, ładnie w nim wygląda. Trochę tak jak... Rekmisiogator? Tak, coś w tym guście. Dziewczyny na to lecą. Dzięki, że ciągle we mnie wierzysz. Ależ oczywiście, Gumball-san. Słyszałam, że chcesz się poświęcić, żeby ratować szkołę. Wiem, że to jest bohaterski czyn i pociągający. Wiem też, że mogłabym cię powstrzymać, ale lepiej spróbuj. Posłuchaj swego serca, co ci mówi. Załatw tym gościom zakaz zbliżania się i żyj spokojnie w niesławie! Namawia mnie do walki. O! Bądź sobą, wyjdź ze skorupy. A co, jeśli nie polubisz prawdziwej mnie? To w ogóle nie wchodzi w grę. Cokolwiek się tam kryje, razem sobie z tym poradzimy. Naprawdę? Naprawdę. Masz rację. Chyba się zdecyduję. Tak jest. Wyjdź z siebie, Penny. Tak, zrobię to. Nareszcie będę z tobą. Co to jest? Wyglądasz... Ty wyglądasz... Co? Fatalnie? Nie, wyglądasz... Ohydnie, prawda? Nie, Penny, wyglądasz... Nie patrz na mnie. Jestem otwora. Nie, Penny, czekaj. Wyglądasz... Niesamowicie. On zrobił mła, a ona wtedy mła, a ja na to... Nie mam pojęcia, o czym opowiadasz. Hej, Penny, założę się oddychę, że nie powtórzysz tego, co zrobię. Dobra. No nieźle, a teraz pójdę się umyć, bo nie wytrzymam. Wiesz, to takie... Nie mam pojęcia, o czym mówisz. No tym... Naprawdę nie wiem. Co tam masz w skorupie? Okej. Okay. To jestem prawdziwa ja. No weź, nie zalewaj, dasz zobaczyć. Nie, to niemożliwe. Tata by pękł ze złości. A co zabawne. Jestem specjalistą od pęknięć. Póki zrywać, ciebie już rozłupałem. Babum! Więc mogę wybrać, którą tylko zechcę? Aha, to chcesz tę piękną, pociągającą, oddaną bebeczkę jagodową? Czy zdradziecką, pomarańczową babkę, której nigdy nie powinny wyrosnąć nogi? Co? Nic, po prostu wybierz. Wiesz, zawsze lubiłam pomarańcze, ponieważ... Zaraz! Słuchaj uważnie. Gdybyś wcześniej lubiła jeść jagodowe babki, mogłabyś zjeść pomarańczową z zaplecami jagodowej, biorąc pod uwagę potencjalny związek z jagodową babeczką. Dasz to ciastko? Jasne, wybierz sobie. Słuchaj, jeśli chcesz, żebym wzięła jagodową, po co przyniosłeś dwie różne? Daj tę pomarańczową. Pachnie pięknie. Nie! Jagodowa jest lepsza! Ja wiem, że to nie wygląda dobrze, ale spróbuję jednak wytłumaczyć. Język kantoński. Penny, ktoś mi cały dzień komplikuje życie, teraz to wygląda, jakbym cię zdradzał. Wiem, że nie mógłbyś mnie zdradzić, ale w tym języku to wygląda na kłótnię, więc teraz mi smutno. Nie, Penny, proszę zaczekać. Przewijanie do przodu. On zrobił z niej piękność swoją miłością, tak jak w tej sztuce, tylko odwrotnie. Tak, wszyscy to zauważyliśmy.